Uwaga, to jest druga część filmu, w którym zobaczymy, jak osoba, która prawie w ogóle się nie zna na stylizacji paznokci i nie przeszła żadnego kursu, poradzi sobie z kolejnymi etapami odnowy paznokcia. Cześć, ja mam na imię Edyta, a to jest moja siostra Hania, która w tej części będzie kontynuowała korektę ogromnego odrostu na moim paznokciu. W pierwszej części, czyli poprzednim filmie, Hania zdejmowała masę żelu, odcinała zapowietrzenia oraz rozpoczęła usuwanie skórek. A w tej części zobaczymy, jakie tym razem popełni błędy podczas kontynuowania frezowania skórek, ale innymi frezami, ścinania falbanki oraz matowienia powierzchni paznokcia i żelu. Sprawdźmy więc robotę laika w akcji. Krzysztof, dajesz intro. Jestem spocona ze stresu. Ile obrotów? Magik, już ci szukam. Znaczy, ja wiem, tak, tylko jej szukam, żeby nie było, tak, że każdy, kto kupi frezę dzielotową, a nie wie, jakich używać obrotów, to sobie może sprawdzić. Dobra, 4 do 15. Szalony zakres. Usiądź prosto, Hania. W ogóle, bo jak sobie tu tak robię, to sobie robię cień. Dobra, postaram się to zrobić na odległość. Jak coś boli, to mów od razu. Mhm. Podejrzewam, że... Dlaczego te skórki się nie odsuwają? Przerwa na spięcie włosów. Muszę spiąć? Wchodzą włosy bardzo w kamery. A few moments later. Skórki nie uciekają. Wiem, jeszcze mam cążki. Zrobimy całe podsumowanie na końcu. Spokojnie. No już będzie po fakcie, ale jak zobaczysz sobie potem odcinek i będziesz jeszcze raz siądziesz do paznokci, to już będziesz wiedziała, co Ale robić. Nie przygotowywałam się. Nic? No wiem, nic. Wiem, nawet kursu nie zobaczyłaś. Mogłam. Mogłaś, ale ja ci powiedziałam, że nie. A mogłaś, no. Dobra. Dobra, spróbuję jeszcze trochę. Nie boli to? Nie. Wchodzę w kamerę gdzieś? Teraz troszeczkę. Ja cię kręcę. To jest, to jest centymetr głowa do góry, naprawdę. To jest. Teraz już nie, robisz? Teraz już nie. Masakra. Lata praktyki. No. Ile razy moje kursantki słuchały w kursach? Edyta! Głowa! Głowa! Wierzcie mi, ja już po prostu. To już mi w nieświadomą kompetencję weszło. Ja już po prostu czuję kamery. Jakiś dziwny dźwięk się tutaj wydobył. No bo smyrnęłaś sobie o rękawiczki. No. Dobra. To jest taki frez, po który większość osób sięga, bo sobie myśli, bo cienki, to będzie łatwiej. Ale ten tutaj coś robi przynajmniej, takie mam wrażenie. Znaczy tamtym w sumie nie spróbowałam za bardzo. O Jezu. Rozumiem... A nie, co ja robię? Czyli rozumiem, że nic nie robię. Bo powiem tak, to nie będzie podpowiedź, ale będzie dać ci do myślenia. Trzymasz frez pod samym kątem, co wcześniej, a teraz zmieniłaś frez. Taką zagadką ci powiem. Trzymasz identycznie jak wcześniej frez w stosunku do paznokcia, ale frez i w jednym i w drugim frezie trzymasz identycznie. Wtedy trzymałaś tak samo. Nie pomogło mi to. Nie? Czekaj, znowu wchodzę. A co? Ja sobie popróbuję i tak popróbuj nie wiem. Popróbuj sobie. Nie wiem, co robię za bardzo, więc... Bo nie widzisz, bo masz pyłki. Nie szkodzi. To będzie bardzo delikatna stylizacja. Jaka? Delikatna. Hania czyli powiedziała... To będzie delikatna korekta, czyli że za tydzień będzie to samo. Hania powiedziała, bo mówię Hani, a jaki kolor mi zrobisz? A Hania powiedziała, to samo, fręcza ci malne. Okej. Okay. Stylistki paznokci pracujące w salonach boją się fręcza. Hania, to wej, fręcza malujemy. Ale serio by to chodzić w tym fręczu? No może zmień sobie frez, przejdź do następnego etapu, jak już tutaj coś utknęłaś. Nie ma co stać w miejscu i robić... Nie, no zrobię materiał Krystkowi, niech se poogląda nas dłużej. Dobra, to chyba nie... Krystek lubi, jak dostaje długie materiały. No właśnie. Boisz się, widzę, wariata. No. A dobra, spróbuję sobie w sumie, czemu mnie... Mogę sobie go odpakować
włożyć. Może wszystkie sobie podpakować. Przyłożyć i sobie zobaczę. Wiesz co, wyłączymy to, bo wieje mi w rękę, a i tak nic się za bardzo nie sypie. Tu opadną nabłonki, a potem je po prostu wciągnie ten pochłaniacz. Czekaj, to sobie tu przełożymy, żeby się nic nie podziało. Czekaj, co tak, ja to robię? Jest wariat. No ale już przynajmniej potrafisz włożyć frez do frezarki i wiesz, i zamknąć twist locka. Obroty. Co obroty? Poproszę. Ile? A, obroty, już pani mówię, już pani mówię. Chodzimy na stronę Drillno. Dobra, od 2 do 6. Do opracowywania skórek i nabłonków. Co, że mogę sobie poczytać, do czego no jest? No tak, mniej więcej, no. Dobra. Wszystko wiesz, ja? Nic nie wiem, jadę. Już nawet nie pamiętam. Aha, od 2 do 6. Dobra. Ty się boisz? Nie. Nie, totalnie nie. Ale? No? Nie boli. O. Taka cisza. Ja nie chcę jej rozpraszać. Chciałaś błędy, to będziesz miała. No chcę. Jakoś mało ostatnio. Znaczy ostatnio. Mam się obrócić? Tak, teraz możesz. Tu sobie zostaw szczoteczkę, bo tak potem sięgasz, to wiesz. W drugą. W tą? Nie, w tą stronę, tak? O. To nie boli? Nie. Ach, przyjechałam. Dobra, na prosto poproszę teraz. Co ja tu zrobiłam? Nic. O, dobra, teraz coś chyba i poszło. Pamiętaj, ten manikier nie musi wyglądać tak, jak ja bym go zrobiła. Jeszcze tam masz inne narzędzia. To sobie tutaj dokończę, ale już tak mi się to... Coś zaczęło to inaczej wyglądać przynajmniej. Coś zaczęło się dziać. Przynajmniej w moich oczach. Nie zrobiłam ci krzywdy? Nie. Ale też nie za długo w jednym miejscu. Dobra. Następne narzędzie. Pooglądaj, co masz na stole. Ty już masz ogromne ułatwienie, ja bym już masz... Cążkami wycięłam wszystko, nie. No to bierz cążki. Nie. Dobra, jeszcze tak. Dobra, no to nie, odpakuję je też. Ale raczej... Tylko powiem, jak położyć cążki, żeby no... Wydaje mi się, że... Zawsze w tę stronę, ostrzami do góry. Aha, że tak odkładać. Tak. Dobra. Ale wydaje mi się, że... To jest taka ostateczność. Za małe skórki, żeby właśnie tutaj coś tym wycinać. Nie. Jak sobie na przykład, no to spoko. Nie mam wyczucia, nie będę próbować. Czuję, lepiej zostawić. Tak, czuję, że mogłabym ci zrobić krzywdę. Bo jakbyśmy się zalały tutaj krwią, to by było po nagraniach. Więc to jest bardzo dobra decyzja. Ale ostrzegam cię, że możesz stracić palec i jesteś na to przygotowana. Jeden palec. Jeszcze mam 9 innych. Jestem przygotowana. Który teraz? Kuleczkę sobie spróbuję. Cool Sonic idzie w akcję. Mam ci poszukać, tak? Poproszę o obroty. Proszę bardzo. Gdzie te obroty? Użyjmy tego. Od 4 do dopieszczania skórek. No to sobie dopieść, pani. To pamiętałam. Od 4, nie? Czekaj, jak ty trzymasz zawsze? No tak też możesz chwycić. To w paznokieć chyba zrobiłaś. Znaczy w żel. Czy to boli? Nie. Co sobie teraz myślisz, jak frezujesz? Że nic nie robię tym frezem. Ale dlatego nie chcę tak, wiesz, bo boję się, że ci krzywdę zrobię. Ona szmyra tylko. To już troszkę zaczynam czuć. Jestem udaleką, ale widzę, powiedzieć, że mnie coś boli. No, że ona tak minimalnie... Ona jakby sama sobie robiła, też by czuła, że ją boli. Że co już minimalnie? Że coś lepiej? No, że minimalnie po prostu tak jakby piłuje skórę i tyle. Ale tutaj, dobra, nie będę to mnie... Co z tą falbanką zrobić? Widzę, że cię denerwuje cały czas. Tak, bo wiem, że ona będzie mi potem przeszkadzać. Patrz na stół, może coś znajdziesz. Jeszcze mogę użyć łysego, ale do skórki.
Zobaczmy, co Drillo powie. Masz jakieś wątpliwości? Wejdź se w Drillo. Poczytaj. Przewiń. Przejedź wzrokiem. Poeksponowanie uniesienia falbanki. Tylko jeszcze trzeba wiedzieć, jak to zrobić. No, tak. Dobra, od 2 do 4 sobie. Mamy opaski. Ależ oczywiście. Gdzie? Tu. Dobra. Są. Ja mało mówię w tym odcinku, bo ta część będzie bez mojego mówienia. Tutaj dobra, zrobię sobie. Pierwsze skrzypce gra Hanna, która nigdy w życiu nie robiła paznokci. Robiłaś kiedyś jakieś paznokcie? Nie. No mówię, ja nawet sobie tradycyjnym lakierem nie potrafię za bardzo pomalować, więc... Ale była jako modelka na szkoleniach, była jako modelka podczas nagrań moich szkoleń online, więc coś tam kuma. Poza tym, jakby się coś działo, to zareaguje, jakby się naprawdę coś źle działo. I ten odcinek ma na celu ukazanie jak największej ilości błędów, jakie popełniają osoby początkujące. Fajnie, że tutaj kilka rzeczy się pojawiło, ale za mało, ale dobra, lecisz. Za mało błędów. Bo masz skórki za nie, dobre. To. No ale no tak wiesz, ja ich też tak nie... Ile tam było? 2 do 4 Możesz dać. No nie wiem. Albo 3 daj. Dobra, jakoś tak. Okej. Okay. Ktoś tu... Tu już damy sobie pochłaniacz, bo będą pyły, no, a są kamery, więc... O, już palec. Oh. Czy ja jesteś sobie... w kamerach, Hanno? Dobrze, że mi przypominasz, nie? Troszeczkę do siebie. Muszę przypominać, bo to twoja pierwsza... pierwsza impreza. Twoja pierwsza impreza z frezarką, więc... Dobra. A wyciągnęłaś już raz, 2, 3, 4, 5, 6 frez, to jest 7 frez. Najpierw sobie tutaj. Przepraszam, 6. Wszystko trzeba robić tak, wiesz, jakby to powiedzieć, na żurawia, tak? No. Przy kamerach. Dobra. Tak. Tak, chciał się obrócić, tak? Okej. Tutaj jest taki mały ubytek. I nie wiem, co z tym zrobię na razie, ale chyba to nie odpadnie. Widzowie, proszę tutaj Hannie nie podpowiadać, co ma robić, bo tak? Hanna ma popełniać błędy. A nie widziałam tego. Ma intuicyjnie pracować, więc proszę się tu poprawić. Teraz muszę w drugą stronę. Tak, tak, się mam wrócić, tak? Do kamer. O nie, jak ja to mam zrobić? Ja bym sobie musiała pewnie zmienić ten, stronę obrotów, kierunek, ale nie chcę mi się. Mi się też nigdy nie chce. Tak, jak to robisz? Ale jak ja ci to zrobię, to ty to będziesz musiała zaraz na prosto, poproszę, ściągnąć i sobie od nowa zrobić. Dlaczego? No bo jak ja ci to źle zrobię, a tam coś się stanie pod tym... Hania. Jeny. Czekaj trochę do góry, w sensie do siebie. Muszę tak? się zastanowić, jak to zawsze tak robisz, tak, że tutaj matowisz. Ale nie pamiętam, więc robię po swojemu. Jak ci dotknę tej skórki, to boli? Teraz troszkę bolało, bo zajechałaś się na skórki. Jak coś, to jeszcze masz pilnik, możesz sobie pilnikiem coś zrobić. Ale już nie mam wyczucia tego. Aha. Wszystkiego, w sensie o tym mówię, pilnikiem. No może trochę coś tam kształtu, leciutko. Nie masz za wysoko tego stołka? Bo się tak bardzo nachylasz. Zobacz, czy by ci będzie lepiej troszeczkę go, no obniżając, ciuteczkę. Gdzie jest ta wajcha? Tu. Bo żebyś głowy nie musiała, nie? 2 razy zrobiłaś. Nie, a teraz nie za nisko? Zobaczmy. Sprawdź. Co tu się stało? Ja wiedziałam, że to będzie tyle trwać. Ja cię kręcę. Ale to wcale nie jest jakoś mega długo. Tak, możesz nawet na 2 dać. Jak masz ochotę, żeby się ledwie kręciło. No, sprawdź sobie. Ja ci właśnie próbuję tą skórkę, ale... Nawet się trochę odsunęła, może coś tam... Tylko też tak pamiętaj, żeby za długo na jednym etapie nie utykać, tak, właśnie nie? Już wiem, no tak. Tu widzę, że jest po prostu mniej masy z tej strony, więc... Dobra. Dobra, myślę, że tyle z tego.
Dobra. Fryzowanie. Wyłączy, bo normalnie ręka mi zmarzła z tego pochłaniacza. Mam ją tutaj... Co ty robisz? Ja już ci tam odpylałam, nie? Bardzo dobrze.